Minęła godzina 19.00, więc jeszcze raz witam serdecznie. Z tej strony Mariusz Duczmański. Przeprowadzę dzisiaj maksymalnie godzinny webinar dotyczący programu partnerskiego, który dla wielu zapewne już jest bardzo dobrze znany, z tego względu, że wiem, że niektóre osoby uczestniczą regularnie na tych webinarach, więc ten program partnerski zaczyna być gdyby bardzo dobrze utrwalony w naszych umysłach. No, ja oczywiście ze swojej strony zachęcam do tego, żeby faktycznie z niego korzystać, ponieważ jest on, wydaje mi się, że jednym z ciekawszych programów partnerskich, jeśli chodzi o możliwości duplikacji, budowy głębokości do 24 poziomów i o tym za chwilę będziemy mówić. Jak zawsze parę słów na swój temat. Usługami finansowymi zajmuję się od ponad 20 lat. Wiele lat zajmowałem się bankowością i ubezpieczeniami i funduszami inwestycyjnymi. Od mniej więcej 15 lat zajmuję się, właściwie 13, zajmuję się usługami online. Tutaj oczywiście tam ta informacja na stronie mówi o 2012, natomiast nieco wcześniej, bo tak naprawdę 2007 już to były usługi online. Później oczywiście ten temat wchodziłem głębiej. Natomiast 2016 to jest ten szczęśliwy rok, gdzie stałem się partnerem firmy Skyward Community, ale też inwestorem. Dokupowałem udziały przez te 6 lat, ponieważ w tym miesiącu, który się skończył w marcu, minęła dokładna rocznica 6 lat od momentu mojej rejestracji we firmie. I przez ten okres regularnie, systematycznie, zarówno z własnych środków, jak i tych, które udało mi się uzyskać poprzez duplikację, tutaj korzystając z programu partnerskiego, który firma ma, dokupowałem udziały, dzięki czemu mam tych udziałów osobiście dużo więcej niż początkowo zakładałem, co mnie bardzo cieszy. Mieliśmy możliwość z fajną grupą ludzi skorzystać ze szkolenia, o którym też tutaj często mówię. To jest tak zwane to szkolenie 3D Coaching, szkolenie dla ambasadorów, ale z certyfikatem, który jest uznawany przez tą Europejską Federację dla Coachów. Dostaliśmy te certyfikaty. To szkolenie było roczne. Zarówno odbywały się sesje online, jak i stacjonarnie w kilku krajach. Mieliśmy możliwość zakończenia szkolenia, uzyskania certyfikatów w Dubaju, ale dzięki temu, że odbyło się to szkolenie tam i pewnie nieprzypadkowo, byliśmy tą pierwszą wycieczką, która była w szarży, kiedy rozpoczęto budowę, rozpoczynano budowę naszego Centrum Innowacji. To były pierwsze słupy, przy których nas tutaj widać i cieszy to, że tak naprawdę w jakąś tam historię się zapisaliśmy. Mieliśmy możliwość spotkania się też z panem Anatolim Junickim, porozmawiać na temat rozwoju, na temat planów, jakie firma ma na najbliższe lata. Natomiast zakładając teraz to, o czym będziemy mówić, plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. Wiemy, że on kiedyś delikatnie został zmodyfikowany, ponieważ wiemy, że ten Sky ostatni poziom został dodany ze względu na to, że niektórzy partnerzy uzyskali już top eksperta, więc firma gdyby otworzyła możliwości dalszego awansu dla tych, którzy pracują faktycznie najwięcej. I teraz zanim przejdziemy do samego programu partnerskiego, to powiem zawsze krótko na temat tego, co się dzieje w momencie, kiedy otrzymamy link referencyjny od osoby, która nas zaprosiła do firmy. Bo oczywiście, jeśli ktoś jest tutaj nowy, pierwszy raz na takim webinarze, a przypuszczam, że od czasu do czasu takie osoby się pojawiają, to wiemy, że po link referencyjny zgłaszamy się do osoby, która nas zaprosiła na taki webinar. Natomiast w momencie, kiedy się zarejestrujemy, otrzymujemy w pełni wyposażone biuro z wieloma informacjami, zarówno usługi bankowe,
dokumenty firmowe, dokumenty nasze, które uzyskujemy w momencie zakupów udziałów, ale też znajduje się przede wszystkim tutaj w związku z programem partnerskim zakładka dla partnerów. Przy nowych kontach trzeba regulamin zatwierdzić, tam chyba 8-stronicowy regulamin programu partnerskiego, abyśmy mogli otrzymywać bonusy z tytułu rekomendacji. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, bo takiej rejestracji należy zatwierdzić właśnie w tej zakładce dla partnerów ten regulamin i zweryfikować konto. Najlepiej to zrobić też jak najszybciej, nie zwlekać do weryfikacji naszego konta przede wszystkim. Potrzebny jest dowód osobisty, prawa, lewa strona, najlepiej gdyby to był skan, nie zdjęcie, ale skan dobrej jakości. Jeśli jest to dowód, w którym jeszcze jest adres naszego zamieszkania czy tam zameldowania, to taki dokument wystarczy. Jeśli nie ma adresu, są to nowsze dowody tożsamości, no to wtedy potrzebny jest drugi dokument, skan jakiegoś rachunku za media. Prąd, gaz, woda, względnie wyciąg z konta lub z urzędu gminy lub miasta wyciąg o zameldowaniu, czy ewentualnie tam, gdzie w danym momencie zamieszkujemy. Czyli takie dokumenty należy załączyć. Zazwyczaj, jeśli to jest dzień roboczy, to w ciągu 24 godzin takie konto jest zweryfikowane i pojawia się taki zielony ptaszek jako zweryfikowane po lewej stronie przy naszym imieniu i nazwisku. Warto o tym pamiętać. W momencie, kiedy to się wszystko stanie, kiedy zatwierdzimy regulamin, kiedy się zweryfikujemy, otrzymujemy narzędzia. Otrzymujemy od firmy kilka stron internetowych, które możemy wysyłać swoim znajomym, osobom zainteresowanym technologią, osobom zainteresowanym inwestycjami, po to, żeby takie osoby faktycznie mogły w temacie gdyby uzyskać więcej, dużo więcej informacji. Oczywiście można zaprosić na taką prezentację jak ta, natomiast jeśli oczywiście są to osoby, które chcą budować organizacje, teamy, czyli struktury, natomiast zapraszamy też również ludzi na nowych swoich partnerów na prezentacje, które prowadzi Janusz Tomczak odnośnie technologii, ponieważ tam uzyskamy informacje w ogóle na temat tego, w jakim temacie jesteśmy. Dlaczego jest to temat, który wymaga cierpliwości, który wymaga naprawdę bardzo dużo prac na tym etapie oczywiście, nie? Bo w momencie, kiedy rozpoczynają się już budowy, no to one faktycznie będą szły coraz jak gdyby szerszym, no coraz szerzej, coraz więcej będzie tych projektów adresowych, komercyjnych. Natomiast samo zakończenie 15 etapów technologii, całego biznesplanu, który jest spisany w naszych biurach, wymaga dużo, dużo więcej pracy, ale też środków, ponieważ z jednej strony są to środki nie z funduszy inwestycyjnych, nie z jakichś inwestorów strategicznych, którzy chcą wybudować jakąś trasę, ale z prywatnych najczęściej środków. W tej chwili firma wspomaga się również środkami z tytułu przyjmowania pewnych zamówień firm zewnętrznych, które wykonuje w zakładach swoich, dzięki czemu dodatkowo dofinansowuje całą tę technologię. Natomiast na tym etapie, jak wiemy, to, co się dzieje zarówno w koło Mińska, w Technoparku, jak i w Szarży, tam wymaganych jest bardzo dużo różnych prac, testów, różnych certyfikacja wymaga też bardzo czasu, bardzo dużo, ponieważ nieraz jeden pojazd musi kilkaset lub nawet kilka tysięcy razy po jednym torze przejechać. Są pewne parametry sprawdzane, to wszystko jest badane technologicznie, zarówno szumy, głośność, temperatura w pojeździe, no właściwie wszystkie parametry, jakie są zapisane w danym prototypie, i one muszą spełniać wszystkie normy. Więc te wszystkie prace wymagają naprawdę dużo czasu, nakładu środków, wiele osób, które tym się zajmują. Natomiast raz ukończone, jak gdyby zrobiony pewien wzorzec, on będzie duplikowany. Oczywiście firma z roku na rok pewnie będzie ulepszać pewne systemy,
bo to nie jest firma, która pozostaje na laurach. Będzie się rozwijać i wykorzystywać najnowsze zdobycze technologii. Natomiast pewne rzeczy się będzie już później powielać. Czyli budowa komercyjna będzie to powielanie systemu, który został w 100% sprawdzany pod kątem jakości, pod kątem sprawdzalności, czyli tych wszystkich wymogów związanych z parametrami, jakie ma spełniać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast na tym etapie, tak jak powiedziałem, wymaga to dużo, dużo pracy, więc z naszej strony cierpliwość. Natomiast program partnerski, dopóki my nie będziemy, jak to się niektórzy mówią w cudzysłowie, odcinać kupony z tego, co zainwestowaliśmy, możemy naprawdę zarabiać fajne, mądre, solidne pieniądze. Są osoby, które, tak już nieraz mówiłem, w programie partnerskim zarabiają po kilka, po kilkanaście lub więcej tysięcy nawet dolarów miesięcznie. Jesteśmy w porządnej, konkretnej korporacji międzynarodowej, która ma setki tysięcy partnerów. Posiadamy wszystkie możliwe patenty, wszystkie możliwe certyfikacje, pozwolenia, właściwie poparcie zarówno wielu rządów, mamy zielone światło ze strony ONZ-u nawet. Można byłoby mówić tak naprawdę bardzo dużo na ten temat. Natomiast na temat tych różnych dokumentów, certyfikatów, dyplomów, które firma posiada, również wiele informacji można znaleźć właśnie na tych stronach, linkach, które mamy w swoim posiadaniu jako partnerzy. Jeśli chodzi o program partnerski, składa się z 7 takich, powiedzmy, kwalifikacji. Zaczynamy od partnera, kończymy na Sky Expercie. Postaram się bardzo krótko opowiedzieć poszczególne stopnie. Partner to ten, który zarejestrował się, zweryfikował swoje konto, zaakceptował program partnerski i taka osoba już może zarabiać w programie partnerskim na pierwszym poziomie 15%, a tym początkowym etapie ktoś może zarabiać już do 4 poziomów w głąb. Drugi poziom, jak widzimy, to jest 4%, 2% i 1% na czwartym poziomie. Nawet bez własnej inwestycji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to program partnerski możemy wykorzystywać do tego celu, by zarobić dodatkowe pieniądze, być może na własne wydatki, na własne jakieś tam cele, lub dodatkowo możemy przeznaczyć właśnie zarobione pieniądze na pakiety udziałów, tak ja robiłem przez te kilka lat. Drugi poziom to jest poziom konsultanta. Ten wymóg tutaj jest minimalny, ponieważ musimy mieć zainwestowane minimum 100 dolarów. Musimy mieć 2 partnerów zarejestrowanych z naszego osobistego linka, którzy zrobią to samo po 100 dolarów. Łączna inwestycja na pierwszym poziomie 300 dolarów i wtedy uzyskujemy status konsultanta. Można to zrobić oczywiście w jeden dzień. Tak samo w jeden dzień albo w jeden tydzień można zrobić lidera, ponieważ wymagana jest tutaj osobista inwestycja jednorazowo lub w jakimś tam rozłożonym czasie, historycznie 200 dolarów i musi mieć 3 osoby zarejestrowane z naszego linka, które zainwestują minimum 200 dolarów. Na pierwszym poziomie suma inwestycji musi wynosić 2000, jednorazowo lub historycznie. Może być tak, że na przykład trzech inwestorów zainwestowało w jakąś tam wyższą ratę i zainwestowało po 500 dolarów, czyli mamy 1500 i my na przykład też zainwestowaliśmy 500. Daje nam to sumę 2000, to też jest spełnienie wymogu do tego, żeby otrzymać status lidera. Minimalne 200, natomiast oczywiście może być więcej. Jeśli mamy na pierwszym poziomie 2000 przypisu, 3 partnerów z inwestycją minimum 200 i my 200 minimum, to jest status lider. Kolejny status to jest status master, inaczej mówiąc mistrz. Tutaj trzeba już wykonać pewną pracę, czyli jak gdyby zaczyna się praca z ludźmi. Zaczyna się praca z ludźmi, ponieważ nasi partnerzy to muszą być też tacy partnerzy, którzy zaczynają budować zespoły, a nie tylko dokonują inwestycji. Ponieważ bardzo często mamy tak, że mamy w zespołach ludzi
tylko zainteresowanych inwestycją i oni mówią, oni się nie będą bawić jakieś tam polecanie, tworzenie, budowanie struktur. Oczywiście każdy ma prawo i decyzję tą szanujemy, natomiast oczywiście taką decyzję można w każdej chwili zmienić. Ktoś może dojść do wniosku na przykład po roku, dwóch latach, że jednak warto program partnerski wykorzystać do dodatkowego źródła dochodu, ponieważ pieniędzy nigdy nie jest za wiele. Więc aby uzyskać status mastera, potrzebne są oczywiście trzy wymagania, trzy warunki. My osobiście musimy mieć zainwestowane $1000. Na pierwszym poziomie nasza grupa partnerów łącznie z naszą inwestycją, suma ta musi wynosić $5000, suma inwestycji, i musimy mieć bezpośrednio pod sobą osoby zarejestrowane z naszego linka, które uzyskają status lidera. Pamiętamy, że lider to partner, który minimum $200 i musi mieć trzech partnerów z taką samą inwestycją, 200 lub więcej, i na pierwszym poziomie 2000 przypisu. Więc takich trzech partnerów trzeba mieć, aby uzyskać status mastera. Czyli na tym poziomie tak naprawdę struktura wynosi minimum trzech naszych liderów, każdy ma minimum po trzech partnerów, czyli mamy 9 plus 3, 12. To jest taki minimum, gdzie można uzyskać status mastera. Natomiast najczęściej na tym statusie mastera jest to już kilkanaście albo być może kilkadziesiąt osób lub więcej z czasem oczywiście, kiedy uzyskujemy ten status. Pewnie to, co zauważyliśmy, to na poziomie mastera już sięgamy do 9 poziomu w głąb. Czyli to jest ważna też uwaga, przy każdym tak naprawdę statusie, kiedy otrzymywaliśmy status lidera, później właśnie status mastera, ta głębokość uzyskania przychodu z odpowiedniej głębokości, ona się zwiększa. Tutaj mamy 9 poziomów, czyli zakładając, że nam naprawdę fajnie struktura rozwija się przykładowo gdzieś na tym etapie, ponieważ tutaj znaleźliśmy człowieka, który ma potężną strukturę. Albo na przykład tutaj na naszym czwartym poziomie ktoś prowadzi całą swoją strukturę z jakiejś firmy, z którą gdzieś tam współpracował, ale na przykład, nie wiem, się skłócił, albo różne są powody, że ktoś tam zaczyna współpracować z inną firmą. I tutaj faktycznie tych ludzi będzie bardzo dużo. To pamiętamy, że mając 9 poziom, mamy 1, 2, 3, 4. I tak naprawdę jeszcze 5 poziomów, czyli począwszy odtąd, jeszcze otrzymujemy prowizję tutaj z całej tej struktury na 5 poziomach tego partnera, który na przykład przeprowadza całą strukturę. Ktoś przeprowadza całą strukturę na 3 poziomie, to my 6 poziomów jeszcze sięgamy pieniędzy ze struktury. 2, 3, 2, 1,5%. Tak to wygląda, czyli tak naprawdę warto budować fajny team, warto przeprowadzać ludzi, którzy chcą również budować struktury, ale mają doświadczenie w marketingu, ponieważ bardzo często jest tak, że te największe pieniądze okazuje się, że są z tych najmniejszych procentów, ponieważ tak naprawdę ilość osób powoduje, no, daje nam konkretną dywidendę, konkretny bonus właśnie z programu partnerskiego. Zobaczmy kolejny poziom. Kolejny poziom to poziom eksperta. Ekspert, wymagania są takie, że musi mieć minimum 5000 własnej inwestycji. To jest warunek minimalnej osobistej inwestycji. Następnie musimy mieć 10000 na pierwszym poziomie partnerzy. No i musimy mieć, jak tu widzimy, 3 masterów, czyli ze statusem niższym niż my, o 1 dół. Natomiast różnica jest taka, że jeden master może być na
głębiej niż na pierwszym poziomie, czyli może to drugi, trzeci, czwarty poziom, ale w niezależnej nodze. Co to oznacza? To oznacza to, że jeśli mam mastera na pierwszym poziomie, to jeśli pojawi się master na drugim poziomie u tego mastera, to on już nam się nie liczy do kwalifikacji. Ale jeśli mamy na przykład lidera na pierwszym poziomie, a okazuje się, że jego człowiek zaproszony do firmy wykonał na tyle dużą pracę, że stał się masterem szybciej niż jego sponsor i pojawił się na drugim poziomie taki master, tak jak to na przykład w tym wypadku. Zakładamy, że tu na przykład jest nasz partner, on jest liderem. Natomiast jego partner stał się masterem. To ten master, ponieważ jest w niezależnej nodze, pod spodem nasz lider nie jest jeszcze masterem, liczy się nam do kwalifikacji. Czyli w tym wypadku mamy trzech masterów i mamy kwalifikację. Czyli mając trzech masterów, 10 tysięcy na pierwszym poziomie plus 5 tysięcy własna inwestycja, mamy status eksperta. Zauważymy pewnie, że status eksperta wiąże się z dużo większą głębokością, jeśli chodzi o otrzymywanie bonusu z tytułu inwestycji wykonanych w naszej strukturze. Jak pamiętamy, master sięga do 9 poziomu, natomiast ekspert sięga już do 20 poziomu. Czyli tak naprawdę 11 poziomów w głąb zaczynamy sięgać głębiej po uzyskaniu statusu eksperta. Czy warto działać i rozwijać strukturę? Warto. Dlatego, że my nieraz nie mamy wpływu na to, kto się pojawi na naszym 5, 6, 7, czy 8, czy 9 poziomie, bo często już tych ludzi możemy kompletnie nie znać i być może nigdy się nie spotkamy, albo nie dowiemy się, że nawet ktoś tam jest w naszej strukturze na 5, 6, czy 8, czy 10 poziomie. Natomiast z tego tytułu dostaniemy bonus, więc warto naprawdę to robić, rozwijać strukturę w szerokość i w głębokość. Kolejny status, przedostatni, to jest status top eksperta. Top ekspert, wymagana jest inwestycja własna, osobista, jak widzimy, 10 tysięcy dolarów. Jest takie minimum. Mamy 10 tysięcy, mamy 30 tysięcy inwestycja na pierwszym poziomie naszej struktury, czyli takich partnerów, których zaprosiliśmy bezpośrednio. No i oczywiście musimy mieć o status niżej trzech ekspertów. Dwóch ekspertów na pierwszym poziomie, a ten trzeci może być na dowolnej głębokości, ale w niezależnej nodze, czyli w innej niż tych dwóch ekspertów, którzy dają nam kwalifikacje. Jeżeli chodzi o program partnerski, to na tym poziomie top ekspert otrzymuje już maksymalną głębokość ze struktury, czyli z 24 poziomów. Jeśli do tej głębokości zostanie gdzieś tam wybudowana struktura, zaczną pojawiać się partnerzy, osoby, które dokonają jakiejkolwiek inwestycji, to my z tego tytułu zawsze otrzymamy swoją dywidendę, czy w tym wypadku bonus, bo takie właściwe pojęcie. Natomiast top ekspert otrzymuje comiesięczny bonus z tytułu obrotu jego struktury. To jest miesięczny obrót, który jest jak gdyby kasowany, czyli on się liczy od pierwszego do ostatniego danego miesiąca. Jeśli to jest minimum 20 tysięcy dolarów obrotu, to top ekspert, niezależnie od tego, ile zarobił ze całej struktury z 24 poziomów, otrzymuje również 1500 dolarów takiego dodatku. I ostatni status Sky Experta. Sky Expert oczywiście ma tutaj najwięcej korzyści, natomiast te wymagania tutaj są oczywiście największe, ponieważ tak, minimalna inwestycja osobista 20 tysięcy dolarów, inwestycja oczywiście liczona historycznie z naszą inwestycją z pierwszego poziomu, pierwszego pokolenia 90 tysięcy dolarów, no i do kwalifikacji, aby uzyskać status Sky Experta, potrzebnych jest o status niżej czterech, już w tym wypadku, nie trzech, ale czterech top ekspertów. Z tą różnicą, że dwóch top ekspertów musimy mieć
osoby, które osobiście zaprosiliśmy. Natomiast dwóch top ekspertów może się pojawić głębiej. Nie ma ograniczenia, na jakiej głębokości się pojawią, ale w niezależnych innych nogach niż tych dwóch mamy top ekspertów. Jeśli są spełnione te trzy warunki, to uzyskujemy oczywiście status Sky Experta. Sky Expert oczywiście też również uzyskuje bonusy z 24 poziomów i comiesięczny bonus przy obrocie 30 tysięcy lub więcej danego miesiąca w strukturze uzyskuje bonus w wysokości 2000 dolarów dodatku. Niezależnie od tego, jaką kwotę otrzyma z całej struktury osób. To jeśli chodzi o ten program partnerski i poszczególne statusy. Tutaj to zdjęcie pokazuje tak naprawdę możliwości, jakie daje nam program partnerski. Program partnerski tak naprawdę daje nam możliwość uzyskania 3 dodatkowych procentów dywidendy bonusu na pierwszym poziomie. Jeśli to są osoby z pierwszej linii i mamy w naszej strukturze w danym miesiącu więcej niż 5, 10 lub 20 płatności, jednorazowych lub w ratach, nie ma znaczenia, to wtedy uzyskujemy o 1, 2 lub 3% wyższy bonus partnerski. Gdyby coś było niezrozumiałe, to po prostu mówcie, piszcie na czacie na dole. Zasady, warunki programu partnerskiego. Minimalna kwota inwestycji 50 dolarów, czyli tak naprawdę na każdą kieszeń. Możemy powiedzieć naprawdę każdemu, ponieważ 200 zł z haczykiem może pozwolić sobie na taką kwotę każdy. Może to robić systematycznie, robić na przykład co drugi miesiąc, co trzeci miesiąc. Ludzie często płacą ubezpieczenia tak zwane na życie i do życia albo na życie i nie mają często z tytułu tego nic lub po likwidacji polisy są jakieś grosze albo wcale. Natomiast tu możemy tak naprawdę przy 200 zł, 250 dokupować sobie systematycznie nawet za tą małą kwotę udziały, które w przyszłości mogą nam dać kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy procent zysku. Dlaczego tak mówię? No to do tego momentu za chwilę dojdziemy. Minimalna kwota wypłaty, jeśli chodzi o program partnerski, to jest 30 dolarów. Oczywiście te możliwości wypłaty są bardzo różne. Chyba najbardziej popularne w tej chwili są kryptowaluty. Ja zresztą preferuję tutaj, jeśli chodzi o system wypłat, to kryptowaluty. Można sobie zakupić lub gdzieś tam zamówić dowolną kartę do wypłaty w danym banku czy w danej giełdzie kryptowalut. No i w ten sposób sobie z tych środków korzystać. Oczywiście pewnym rozwiązaniem również jest odsprzedaż środków poprzez wewnętrzny przelew. Taka jest możliwość, ponieważ często wielu partnerów szuka możliwości gdyby zasilenia konta jak najtaniej, bez tych prowizji bankowych, różnych kosztów i tak dalej. A nam zależy też, żeby też nie ponieść kosztów w związku ze sprzedażą, czy to kryptowaluty, czy jakiejkolwiek innej, żeby fizycznie, ewentualnie wyciągnąć fiaty, czyli po prostu normalne pieniądze papierowe w złotówkach. Więc między sobą często ludzie się dogadują. Tutaj, jeśli chodzi o ten piąty punkt, no to tak jak powiedziałem, mamy możliwość 18% z programu partnerskiego. Później oczywiście w zależności od poziomu od 7 do 0,5% i tak naprawdę każdy z nas ma nieograniczoną możliwość zapraszania ludzi. Możemy mieć 100, 200, 1000 i więcej osób, tutaj nie ma ograniczenia, to tylko nasz umysł, nasze wewnętrzne ja może nas ograniczać, jeśli chodzi o zapraszanie, ilość zapraszania zaproszonych osób. Jeszcze kilka takich informacji odnośnie dodatków, które mamy przy statusach. Od mistrza jest to skromny dodatek, bo jest to tylko długopis firmowy, ale już przy ekspercie, w momencie kiedy uzyskamy taki status, otrzymujemy od firmy 500 dolarów na konto bonusowe.
Jeśli jest to top ekspert, to w ciągu 24 godzin otrzymujemy $1500 i przy Sky Expercie jest to $2000 za uzyskanie statusu jednorazowo. Pamiętamy, że zarówno top ekspert, jak i Sky Expert mają możliwość uzyskania też comiesięcznego stałego bonusu i to jest bardzo fajne. Coś w rodzaju takiej konkretnej wypłaty, niezależnie od tego, co otrzymujemy z całej struktury. Teraz jeszcze ważne informacje odnośnie pakietów, udziałów. Pamiętamy, że udziały, które kupujemy, one są gdyby zakupiane poprzez umowę pożyczki tak zwanej konwertowej. My gdyby udzielamy pożyczki firmie, otrzymujemy do tego odpowiednią umowę. Każdy, kto zakupi jakiekolwiek udziały i je spłacił, ma taką umowę w swoich dokumentach. Czyli jak wejdziemy w zakładkę dokumenty, tam mamy dokumenty własne inwestora i firmowe. We własnych do każdego pakietu mamy umowę. I w tej umowie mamy wszystkie informacje, które są niezbędne, między innymi tą informacją, o której mówiłem już w jednym z webinarów, zapis ceny udziału w cenie nominalnej po zakończeniu 15 etapu, czyli wartość $1. Natomiast to, co często też mówię, to te cyferki, które tutaj mamy, zaraz powiem dokładnie, o co chodzi. Przy może kolejnym będzie łatwiej pokazać. O. Dyskonto 46, dyskonto przy 1000, racie 1000, czyli 5000 takiego pakietu, lub na przykład przy takim pakiecie za $1000, gdzie mamy płatność $200 miesięcznie przez 5 miesięcy, 28% dyskonto. To dyskonto wyjaśniam każdego też na każdym też webinarze, że chodzi tak naprawdę o to, co firma nam daje w tym, jak gdyby wartość dodaną. Czyli my dzisiaj wykładając $1 dostajemy na przykład 28, 33 lub 46 udziałów, a wartych w cenie nominalnej po zakończeniu 15 etapu biznes planu, jeśli chodzi o rozwój całej technologii, 46, 33 lub 28 w wypadku tych zakreślonych, zaznaczonych pakietów dolarów. Czyli w wypadku na przykład tego, załóżmy za 5000, po 1000 rata miesięczna, mamy 33 dyskonto, więc 33 razy zarabiamy na $1. Czyli tak naprawdę 3300 mamy jako wartość dodaną do tego, co dzisiaj inwestujemy. To jest to minimum, bo zakładam, że po wejściu na giełdę ta cena będzie dużo, dużo wyższa. Ale oczywiście to jest moje założenie osobiste, nie tutaj, to nie jest informacja firmowa, nie jest to informacja, pamiętajcie, ani od zarządu, ani ze strony. To jest moje osobiste przemyślenie, mające, wynikające tak naprawdę z tego, jak to ma miejsce, jak to się dzieje w wypadku innych spółek, które debiutują. Nasza technologia została wyceniona na 400 miliardów dolarów, sama technologia, przed tym zanim cokolwiek zaczęto budować, tworzyć. Więc ta wartość jest dużo, dużo większa i mówi się tak naprawdę, załóżmy, o przeciągu na przykład 10 czy 9 lat najbliższych, już o bilionach. Taka kwota, taka wartość padła z ust pana Anatolia Janickiego, że zakłada się, że za 10 lat wartość, kapitalizacja, sama kapitalizacja spółki może wynosić $1 bilion minimum. Jak będzie, tak naprawdę pożyjemy, zobaczymy. Natomiast wierzę, że będzie naprawdę się grubo działo. Więc jak mamy możliwość, to dokupujmy udziały. Jak mamy możliwość, to duplikujmy, zapraszajmy nowe osoby, bo przyjdzie moment taki, kiedy będzie tak zwany syndrom utraconego zysku. Czyli będziemy się zastanawiać, dlaczego nie kupiliśmy, dlaczego nie dokupiliśmy, dlaczego nie doinwestowaliśmy, albo dlaczego nie powiedzieliśmy swoim znajomym, a nasi znajomi będą źli na nas, że my im nie powiedzieliśmy o tym, że mamy takie udziały.
bo uważaliśmy, że może temat nie jest zbyt interesujący dla nich i zdecydowaliśmy za nich. Warto mówić na każdym kroku o tym, bo przyjdzie czas, że naprawdę te osoby, które dzisiaj zainwestowały, być może nie do końca wiedzą w co, może tematem się bardzo mocno nie interesują, ale w momencie, kiedy przyjdzie ten czas realizacji zysków, kiedy firma będzie miała wysoką kapitalizację i będzie wchodzić na giełdę, kiedy będzie możliwość części zysków w postaci udziałów sprzedać albo na przykład uzyskać dywidendy z tytułu sprzedaży udziałów na przykład na giełdzie, bo na przykład giełda będzie odprowadzać pewne części zysków na przykład do jednej z naszych spółek, która będzie rozliczać się z nami jako udziałowcami z dywidendy lub dodatkowe dywidendy z tytułu zysków mających związek z eksploatacją różnych projektów adresowych i wielu jeszcze innych źródeł. Te pieniądze w pewnym momencie mogą zacząć spływać. Wielu znajomych będzie być może miało dla nas żal, że nie byliśmy zbyt natrętni po to, żeby ich przekonać do tego projektu. Tak może być, a wręcz nawet jestem przekonany, że tak pewnie będzie. Tutaj było kiedyś w swoim czasie kilka takich pakietów, które miały dodatkowe takie powiedzmy bonusy. Między innymi otrzymałem drzewo ze swoim imieniem i nazwiskiem w Ekotechnoparku. Otrzymałem również nazwisko jak i wielu również polskich partnerów, pewnie dopatrzymy się tu również polskich imion, nazwisk, muzeum Ekotechnoparku. Na suficie są tysiące nazwisk inwestorów, którzy do pewnego momentu inwestowali do ukończenia tego muzeum. Znalazły się te nazwiska na suficie. To jest taka powiedzmy pewna pamiątka, która pewnie będzie dla potomnych. Teraz krótka informacja. Jeśli chodzi o tą informację dotyczącą możliwości dziedziczenia, to przejrzyjmy swoje dokumenty, ponieważ pojawiła się informacja właśnie takiej szczegółowej instrukcji, jak to zrobić. Oprócz zapisu prostego tutaj, imienia, nazwiska, telefonu i adresu mailowego, oczywiście trzeba to wszystko zrobić od strony prawnej z notariuszem. Gdyby ktoś miał pytania, to może porozmawiać ze mną, gdzieś tam skontaktować się poprzez czat, Skype czy też w inny sposób, lub ewentualnie poprosić swojego sponsora, nadsponsora o taką informację, lub właśnie zajrzeć do tej instrukcji. Oczywiście ta instrukcja jest w języku, właśnie nie wiem, czy jest polskim, bo przeglądałem, teraz nie pamiętam, czy jest tylko rosyjskim i angielskim, czy również w języku polskim jest przełożona, ale taka instrukcja w tej chwili w naszych dokumentach już się znajduje. To jest możliwość dodatkowego zabezpieczenia swojego konta. Też ta informacja często pada. Mamy czat online, 24 godziny na dobę czynny. Natomiast takie zdjęcie, pamiętajmy, że jeśli mamy jakieś problemy z własnym kontem, czyli albo zablokowaliśmy konto i nie możemy na nie wejść, albo zmienił nam się dowód osobisty i potrzebujemy zaktualizować te dane, to oprócz informacji dotyczących na przykład nowego dowodu osobistego, skanów dowodu osobistego i prośby, żeby nam zaktualizowano taki dokument, zawsze wysyłamy takie zdjęcie Swifocia, nasz dowód osobisty oczywiście aktualny, plus kartka, na której pisze SWC, bieżąca data, na przykład 12 kwietnia 2022, i nasz na przykład podpis lub ewentualnie SWC, bieżąca data, imię, nazwisko i te dane tak naprawdę wysyłamy, taką swifocie wysyłamy do firmy z tymi dokumentami. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. To, co będzie na tym zdjęciu, na tej swifocie i to, co zrobiliśmy, to, co mamy w ręku, w jednym i drugim, po powiększeniu musi być wyraźne. Musi być czytelne, czyli osoby, które z firmy to będą przeglądać, muszą nie mieć żadnych wątpliwości, że my jesteśmy na tym zdjęciu i że ten dowód, który trzymamy w ręku, to jest nasz, a nie kogoś innego. Więc zadbajmy o jakość tego zdjęcia.
To jest bardzo ważne. To jest stary wprawdzie news, natomiast ja oczywiście jeszcze go zostawiłem w tej prezentacji z tego względu, że możemy być dumni, że firma oprócz tego, że tworzy wyjątkową technologię kolei strunowej nadziemną, to dodatkowo pracowników, których zatrudnia w tej chwili, bardzo dobrze finansuje, ale też bardzo dobrze. Jakiś czas temu było wyjaśnione, pan Anatolij Unicki powiedział, że cała załoga, którą zatrudnia, musi na siebie zapracować. Czy to nie jest tak, że każdy sobie przesiedzi 8 godzin i po miesiącu wypłata się należy? Nie. Ci ludzie są rozliczani z efektów pracy, więc są oczywiście różne studia, gdzie tworzone są nowe technologie, gdzie tworzone są nowe wynalazki, nowe rzeczy, które nie mają odpowiednika na świecie. I tutaj niedawno firma stworzyła między innymi chociażby taki akumulator elektryczny, który jest odpowiednikiem takiego akumulatora między innymi wykorzystywanych w pojazdach, w samochodach, w autach elektrycznych, z tą różnicą, że nasz akumulator jest 5 razy wydajniejszy. I to jest ta różnica. Czyli standardowo, jeśli na przykład zwykły akumulator do pojazdu elektrycznego, auta, może ma żywotność 1000 naładowań i rozładowań, tak nasz ma 5000 możliwości rozładowań i naładowań, czy naładowań i rozładowań. Więc to jest naprawdę fajna sprawa. Tutaj z tego webinaru, to też jest stary webinar, wprawdzie z lutego, natomiast ja zatrzymałem go, ponieważ te dwie informacje są warte powielania do czasu pewnie, kiedy coś nie zobaczymy na własne oczy. Natomiast tak, między innymi ta informacja bardzo ważna. Zaprojektowano i opatentowano już kolejny model dwukładubowy szybkiego środka transportu. Czyli firma, oprócz tego, to co widzimy na własne oczy, na newsach, różnych filmach, bardzo wiele się dzieje. Natomiast zobaczmy, zaprojektowano i opatentowano nowy model. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w tym webinarze była ważna informacja, że w tym roku również zostanie pokazany pojazd dużych prędkości, ale to już nie na 6 osób, ten co znamy dobrze, ale na 22 osoby z bagażnikiem, łazienką. Będzie bardzo piękny, mistrzowski pod względem inżynieryjnym i projektowym. I to również firma w tej chwili tworzy w swoich zakładach, w naszych zakładach i te prace są wykonywane równorzędnie z tym, co wykonuje się chociażby w tej chwili w szarży. Czyli ogrom pracy wykonywanych jest przez firmę. Tutaj to, na co czekamy, oczywiście opóźnienie jest około pół roku, z tego względu, że są opóźnienia z nie naszych przyczyn, ponieważ wiemy, że przez ostatnie 2 lata świat został sparaliżowany pod względem ekonomicznym, gospodarczym, większość, bardzo dużo albo firm w ogóle padło, znaczy dużo firm padło, dużo firm było zablokowanych, pracowało na pół gwizdka. No i firmy, które współpracują z nami oczywiście, również jako dostawcy elementów do składania chociażby tego, co w tej chwili wykonywane jest w szarży, po prostu są opóźnienia. Czekaliśmy kilka miesięcy dłużej na pewne części, na pewne elementy, dlatego też te prace, one cały czas oczywiście były wykonywane, ale na tyle, na ile nam pozwalały materiały dostarczone przez firmy, które po prostu mają z nami umowę na dostarczanie tych elementów. Tutaj wiemy, że niedawno w marcu zostały zakończone główny etap budowy podpór kotwiczących na tym odcinku 2,4 km, który liczyliśmy, że zostanie jesienią zeszłego roku ukończony, natomiast pomalutku dobiegają w tej chwili prace już do końca, jeśli chodzi właśnie o tą budowę, to jest to opóźnienie. To były te podpory, natomiast w kolejnym newsie, tu może nawet powiększę, bo mniej więcej widać, co się dzieje już na tych placach budowy, więc no, plac budowy naprawdę jest potężny. Jest to wszystko na przedmieściach szarży i nie jest to nie do zauważenia. Czyli oprócz tego, że tysiące ludzi, którzy tam przejeżdżają,
set tysięcy widzą, co się dzieje. No to oczywiście delegacje, które się pojawiają, pomimo tego, że nawet zakończyła się Expo w Dubaju, to te delegacje nadal przyjeżdżają. Niektóre delegacje przyjeżdżają już drugi, trzeci, czwarty raz, po to, by pewne rzeczy finalizować, by pewne rzeczy uściślić. Więc ostatnim jednym z newsów również była informacja, że na tej trasie, która jest skończona w tej chwili, to 2 km 400, są instalowane właśnie te węzły kotwiczące. To są tak naprawdę elementy, które są najważniejsze przed montowaniem już samych szyn, czyli strun. I te prace zostały już wykonane. I tak naprawdę teraz czekamy na to, aż zostaną zamontowane struny i zaczną się pewne badania również na tym dużym odcinku 2,4 km. Ten news z 7 kwietnia, on jest kolejnym dowodem na to, że pomimo tego, że zakończyło się Expo, do szarży, do naszego Centrum Innowacji przybywa bardzo wiele delegacji. Teraz pojawiła się ostatnia delegacja z Rwandy. Człowiek mógłby się zastanawiać, no jakaś tam Afryka, co nam z tego. Okazuje się, że to bardzo bogaty kraj, jeden z najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o Afrykę, jeden z 10 najbezpieczniejszych. Tutaj w tym newsie mogliśmy przeczytać, że ten ambasador z Rwandy przybył drugi raz, natomiast tym razem pojawił się z panią dyrektor generalną Rady Rozwoju Rwandy i członkini Kancelarii Rady Ministrów Kraju. Czyli są to naprawdę osoby decyzyjne, mające wpływ na podpisywanie kontraktów związanych z projektami adresowymi, również w tym kraju. Kilka zdjęć z tej wizyty. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby zapoznać się dokładnie z tymi newsami w swoich biurach. No i to podsumowanie tego całego, tej całej wycieczki akurat tutaj tych państwa. Dzisiaj projekt transportu strunowego ma wszystkie niezbędne zasoby, aby zaoferować klientom rwandyjskim wysokiej jakości, bezpieczne i przyjazne dla środowiska systemy transportowe. I oni to wiedzą. Więc myślę, że ta tutaj współpraca będzie dalej po prostu realizowana. Być może za jakiś czas usłyszymy konkretnie o konkretnym jakimś... Dokładnie, Czesi, Brazylijczycy też byli. No i tam jeszcze kilka innych tych wycieczek, tych delegacji naprawdę się przetoczyło przez centrum w szarży. Natomiast tutaj też taka bardzo ciekawa informacja, świeża, jak widzimy, z 12 pojawiła się. Dlaczego transport strunowy potrzebuje paszportów elektronicznych? Oczywiście nasz transport taki paszporty będzie posiadał. Co to jest transport elektroniczny? Na pewno słyszeliśmy o pewnych pracach, które zostały wykonane. Na przykład był jakiś projekt budowania mostu. No i co się okazuje? Na przykład, nie wiem, po 2-3 latach, przykład, nie wiem, Konina z miejscowości, z której pochodzę, był piękny most budowany i po kilku latach zaczął pękać i wymagane były generalne remonty tego mostu. Człowiek mógłby się zastanawiać, co tam się stało, dlaczego tak, czy źle zrobiono, czy może właśnie. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy może materiały były lewe, może niezgodne z wymaganiami, które powinny być w dokumentacji, może podrobione coś, i tak człowiek mógłby bez końca się zastanawiać. I to, ale wiemy, że takie rzeczy się dzieją, nie? Że nagle inwestycja miała kosztować, załóżmy, nie wiem, 100 milionów i faktycznie kosztowała 100 milionów, tylko że na przykład 26 milionów poszło na lewo do kieszeni czyjejś. Takie rzeczy niestety się dzieją, natomiast paszport, e-paszport w dużej mierze uniemożliwia tego typu ruchy.
jak tu powiedziano, że jest to dokument, który zawiera informacje techniczne, eksploatacyjne dotyczące produktu przez cały jego cykl życia. Mówiąc najprościej, to baza danych, każdy element systemu transportowego powinien posiadać taki paszport. Jeszcze na kolejnej stronie ważna informacja. Tutaj bezpieczeństwo. Paszport elektroniczny, to jest to właśnie, o czym mówiłem przed chwileczką, zmniejsza ryzyko zagrożenia kryminalnego. System wyeliminuje fałszywe dokumenty, duplikaty, paszporty na sprzęt niespełniających wymagań i przepisów bezpieczeństwa. Każda operacja z paszportem elektronicznym odbędzie się po pełnym sprawdzeniu praw, dostępu i uprawnień. No i oczywiście te wymogi związane z tym, co my budujemy, związane później z tymi miastami i tak dalej, to też pomoże nam. Pomoże nam też między innymi w konserwacji, w naprawach, w jakim okresie, w jakim czasie, to co wszystko powinno być zrobione, ewentualnie podlegać jakiejś konserwacji. Natomiast przede wszystkim wyeliminuje te oszustwa wszelkiego rodzaju, które dzisiaj w świecie biznesu, różnego rodzaju projektów są, niestety mają miejsce, no i później przez to niewinni ludzie cierpią. I na koniec takie najważniejsze tezy z webinarium Władimira Masłowa z 7 teraz kwietnia, on się ukazał dzisiaj. Ja po prostu tylko fragment tego webinaru zamieszczam, ponieważ uważam, że akurat te pytania, które tutaj są, to takie chyba, które najbardziej nas mogą interesować. Między innymi, ja sobie to po prostu przeczytam wam tutaj i skomentuję. Czy spółka uzyska dochód z akcji, które będą notowane na giełdzie lub procent kwoty transakcji dotyczących akcji? Krótka odpowiedź brzmi. Kto jest właścicielem akcji, otrzymuje dochód z ich sprzedaży. Czyli w naszym przypadku GTI jest po jednej stronie, a inwestorzy, czyli my, po drugiej stronie. I teraz, jeśli inwestor, czyli na przykład my, uzyskamy dochód ze sprzedaży naszych osobistych akcji na giełdzie, no to będą deponowane te środki na naszym osobistym koncie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, gdy GTI uzyska dochód ze sprzedaży akcji, z tego dochodu naliczany jest zysk, którego część jest przekazywana do naszej firmy, czyli do jednej ze spółek firmy, a ta spółka przekazuje nam dywidendy z tego zysku właśnie my jako inwestorzy. Czyli jeśli jesteśmy inwestorami we firmie i nie sprzedajemy udziałów, ale liczymy na dywidendy, to część dywidend spłynie z tytułu sprzedaży udziałów na giełdzie. I również na tym my, jako udziałowcy firmy, zarobimy. Ja osobiście tak to rozumiem. Myślę, że to jest dobre zrozumienie. Również jeśli chodzi o 15 etapów, padło pytanie, czy zostanie zamkniętych, gdy zostanie zbudowany i przetestowany szybki transport. Było jedno pytanie, drugie równorzędne. Albo kiedy zostaną zarejestrowane wszystkie akcje? Pytanie. Czy muszą być zarejestrowane wszystkie akcje? Odpowiedź od razu brzmi nie. Czy 15 etapów ma związek z zamknięciem, kiedy zostanie zamknięty 15 etap? Oczywiście tutaj sytuacja się nie zmienia. Pierwsza sprawa, zobaczmy. Rejestracja akcji nie jest kryterium i to faktycznie nie ma znaczenia wpływu na wejście na giełdę. Wszystkich oczywiście, nie? Ponadto istnieje warunek, że spółka musi posiadać wolne akcje i to ma firma, pan Anatolij Liński oczywiście o to zadbał, 50 plus 1, aby móc, minimum oczywiście, aby móc wejść na giełdę. Później wszyscy inwestorzy mogą dołączyć do tego. To jest jedna rzecz. Natomiast to, o czym mówimy, to co jest najważniejsze i to jest niezmienne od wielu miesięcy, a nawet lat, 15 etap zostanie zamknięty zgodnie z biznesplanem lub planem finansowania, bo oczywiście biznesplan ma w sobie kwotę, jaka jest potrzebna na to, żeby dokończyć pewne etapy tego biznesplanu.
kończy się zakończeniem szybkiego transportu. Czyli tak naprawdę 15 etap zakończy się w momencie, kiedy wykonamy tak zwany test szybkiego transportu. Czyli musi być wybudowana trasa, o której mówiliśmy, 20-30 km, na którą potrzeba jest 80 do 100 milionów dolarów. I wtedy, kiedy zostaną wykonane odpowiednie testy, zobaczmy, co firma robi. Oczywiście jest planowana budowa i ona się rozpocznie. Natomiast jedna rzecz, bardzo ważna. W tym czasie firma też nie próżnuje, bo oprócz tego, że mamy prototyp w pełni, to jest tak naprawdę Mercedes wśród pojazdów, ten 6-osobowy szybkiego transportu, firma opatentowała już dwukadłubowy, ale w tym roku również pokaże nam już wybudowany na 22 osoby. Za chwilę usłyszymy jeszcze o dużo większym pojeździe szybkiego transportu. W momencie, kiedy wybudują ten tor, który jest potrzebny do testu, firma będzie mogła przetestować zarówno jeden, jak i drugi, jak i jeszcze inne środki transportu właśnie szybkiego na torze, który zostanie zbudowany. Czyli testują, czyli to będą budować, natomiast w tym czasie tworzą inne prototypy naprawdę o bardzo wysokiej technologii. Więc podsumowując, 15 etap zakończy się wtedy, kiedy zakończy się szybki transport i testowanie go. Musi być wybudowany. No to firma potrzebuje do 24 miesięcy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Końcówka tego zdania tutaj. Ale to nie wpływa na żadne inne procesy. Czyli tak naprawdę zakończenie 15 etapu nie ma wpływu na to, kiedy zostaną wybudowane projekty adresowe, bo wiemy, że firma już zaczęła budować pierwsze projekty adresowe. One mogą być pierwsze wybudowane jeszcze przed zakończeniem 15 etapu. Rozumiemy to. Dywidendy, nie ma wpływu na dywidendy, ponieważ dywidendy mogą być wypłacone później niż zakończy 15 etap, ale mogą być wypłacone wcześniej. Bo mówi się być może, że w tym roku lub w przyszłym roku firma być może stworzy poduszkę pewną finansową, zaliczek na przykład, które już otrzymała i niewykluczone, że takie dywidendy mogą być wypłacone. Nie jest powiedziane, że będą, ale jest brane to pod uwagę. Więc zobaczmy, że również wypłacanie dywidend pierwszych nam nie jest jednoznaczne z ukończeniem 15 etapu, bo te dywidendy możemy dostać pierwsze wcześniej niż zakończy się 15 etap. To jest jedna rzecz jeszcze. I trzecia, nie ma wpływu tak naprawdę na wejście na giełdę, bo firma może wejść wcześniej, ale najprawdopodobniej wejdzie później niż zakończy się 15 etap, ponieważ firma musi mieć naprawdę z jednej strony fajną kapitalizację, czyli firma musi zacząć przynosić zyski, stabilne zyski, żeby móc wejść na giełdę z pełnym, można powiedzieć, pod tupem, po to, żeby te udziały naprawdę rosły, żeby te udziały nabierały na sile, na wartości, żebyśmy wszyscy naprawdę zarobili bardzo duże pieniądze, a nie żeby było tak, że wejdzie firma, nie wiem, z wartością 10 czy 20 czy 50 dolarów za jeden udział i za chwilę spadnie do 10 czy 20 czy 50 centów. Tego byśmy nie chcieli. Zależy nam na tym, żeby to była jak najwyższa kwota na debiucie, ale ona musi być podparta wynikami finansowymi firmy i firma robi wszystko, żeby faktycznie tak było. Żeby w momencie, kiedy będzie ten debiut, żeby on był silny i żeby te udziały naprawdę rosły. A to wymaga od nas wszystkich cierpliwości, ponieważ firma naprawdę robi bardzo, wykonuje dużo pracy, której my osobiście nie widzimy na ten moment. No i ostatnia sprawa. Czy przeprowadzono audyt za 2021? Tutaj pan Masłow napisał, powiedział, że zazwyczaj taki audyt trwa 4-5 miesięcy, więc no kwiecień, maj przynajmniej się prędzej niż się nie skończy. Więc powiedział, że taki audyt najprawdopodobniej pojawi się nie prędzej jak w czerwiec, czyli tak naprawdę spodziewajmy się nie prędzej jak w połowie, drugiej połowie roku i wtedy będziemy mieć informację też, czy jest, jaki jest status firmy po audycie, jaki jest dodatni na przykład zysk, czy coś firma przeznaczy na dywidendy, czy jeszcze w tym roku nie, czy będzie bardziej chciała finansować to, co jeszcze jest przed nami. Na to musimy cierpliwie poczekać.
Natomiast wiele prac naprawdę jest wykonywanych w tej chwili, bardzo dużo prac jest wykonywanych równorzędnie w zakładach. Tak jak widzieliśmy, powstał ten akumulator. Firma robi spoiwa do klejenia. Równorzędnie wiele rzeczy w laboratoriach jest wykonywanych prac, które tak naprawdę nie mają odpowiednika w ogóle na świecie, jeśli chodzi o pewne rzeczy, które są wykonywane w naszych zakładach, w naszych laboratoriach. Więc pamiętajmy, jesteśmy w wyjątkowej firmie. Możemy otwarcie ludziom mówić, że jest to potężna technologia, która zdominuje świat, że jeszcze czas jest teraz, żeby dobrze zainwestować środki. I to jest tak naprawdę transport, który musi po prostu świat przyjąć z pełnym impetem, ponieważ po tym, co się działo przez ostatnie 2 lata, teraz co się dzieje na wschodzie, nie wiemy, co się jeszcze wydarzy, firma potrzebuje dobrego, taniego, ekonomicznego, ale również pod względem ekologii, takiego transportu, który może wprowadzić właściwie wszędzie, na każdym obszarze. Natomiast nasza technologia, nasz transport może być zaadoptowany właściwie wszędzie, zarówno bardzo rzadko w zaludnionym obszarze, jak i bardzo, bardzo gęsto w zaludnionym obszarze może być zaadoptowany. Nie potrzeba tak naprawdę bardzo mało miejsca na to, żeby taką technologię, taki transport wprowadzić i można zaadoptować bieżące, obecne już zabudowania do tego, żeby ten transport połączyć właściwie w każdym mieście, w każdej aglomeracji. Także o tym pamiętajmy, starajmy się mówić ludziom jak najwięcej, wykorzystujmy dobrze program partnerski. I teraz na koniec tak naprawdę puszczę ten filmik, który był w jednym z webinarów, który pokazał tak naprawdę, jakie prace zostały wykonane i spotkamy się za tydzień. Być może będę miał dla Was jeszcze większą, ciekawszą garść informacji. Na to bardzo liczę. A teraz na koniec zobaczmy to nagranie. I dziękuję też za obecność w dzisiejszym webinarze. was a year of great achievements for this train transport project. On the light line in Sharjah, the tropical unicorn made its first trips with passengers on board. At the USD Inc. Center in the UAE, there began the construction of 4 anchor supports for the first heavy-duty tracks. On the new tracks, this train transport will show speeds of over 150 kilometers per hour for the first time. This train transport was certified in the UAE. International experts have confirmed that the technology meets global requirements for reliability, safety, and durability. The certification helps the project to enter new markets and facilitates cooperation with customers around the world. Also in Sharjah, we carried out the first test for cargo's train transport. In the autumn, the light track of the testing center received permission from the Emirates authorities for demonstration and test operation. The exhibition version of the high-speed train transport is now on display in a special pavilion at the USD Inc. Center in Sharjah. At the end of the year, the inventor of the string technology, Anatoly Yunitsky, announced signing the first 4 contracts for targeted projects.
Czy tak naprawdę to są te prace, które zostały wykonane w tamtym roku? Także dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.